O, jaki głupek! Jaki debil! No, siemanero, mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z gry Seven Days to Die na, słuchajcie, serii tutaj w oczekiwaniu na Alpha 22, czyli w O-N-A 22, jakoś tak. Słuchajcie, zaczynam ten odcinek jakby zaraz po skończeniu tamtego odcinka, ponieważ przeszukałem sobie, słuchajcie, bo wiecie, zacząłem łupać w samochody i we wszystko, bo chciałem te, dostałem FOMO na to, żeby te części mechaniczne, kto nie widział, no to sprawdźcie sobie ostatni odcinek, ale poszliśmy tam i utłukłem jednego zombosa i znalazłem, słuchajcie, kolejną książkę do gotowania i mówię sobie, no pokażę wam, jaką otwieram tą książkę, użyj. I słuchajcie, w tym momencie mamy bekon i jajka, let's go, bo ja już robiłem się niespokojny. Wiecie jak jest, nie? Dobra, zróbmy też sobie od razu czerwonej herbaty. Bekon i jajka, let's go. Tak można żyć. I zróbmy sobie, mordeczki moje kochane, przepisy. Najpierw wodę musimy ugotować. A potem dopiero z tej wody ugotujemy resztę, nie? Tak, na razie sobie to wszystko tutaj odkładam. Aha, no i tak, te pochodnie na razie też odkładamy, no bo wiadomo. To odkładam. Mamy 4 ziemniaczki. Pięknie jest. Tu się robi już, zobaczcie, już się zrobiło. Ja to wyłączę na razie. Już mamy przygotowane, słuchajcie, pod to, że jak już tego, to możemy coś tam robić z tego. Ty! Ale ja jestem głupek, ty. Czy jak ja to rozbiorę... Tak, to dostaje części mechaniczne, robimy sobie, słuchajcie. To tam pal licho, że to był rzecz, która nam się przyda, ale... poczekaj teraz, klucz francuski. Taśma to... Zrobi taki klucz francuski i człowieku, od tego momentu mamy troszeczkę lepiej, nie? Patrzcie, co tu się nam wyrabia, ja pierdziu, człowieku. Ej, dobra, ja sobie zapauzuję, bo nie będę was zamęczać tym, ale ogólnie, no, mamy klucz za chwilę, więc będzie można zacząć rozkręcać auta, elektryczne części i tak dalej, bo my potrzebujemy, słuchajcie, my potrzebujemy w ogóle, będziemy musieli, słuchajcie, wbić jakiś punkt. Mamy jeden tak naprawdę. Zobaczmy, co zrobić, żeby w mechanika wbić. My chyba musimy wbić w ten atrybut intelekt. Tak. Bo co tu, żeby w mechanika wbić, pojechać? Intelekt poziom 2. Czyli możliwe, że nie będę tego punktu marnować jeszcze, dlatego że jeżeli znajdę okulary Kujona, to z automatu dostajemy chyba plus jeden punkt i wtedy mógłbym spec od rowerów mistrz motorynek, nie? Tutaj intelekt poziom 4, no to i tak jesteśmy jakby daleko. Jesteśmy daleko, ale ogólnie już, ja już myślę powoli o, wiecie, motorynka, co by tutaj, no bo wiecie jak jest, nie, no, no byłoby przyjemniej, tak, byłoby przyjemniej, żeby to wszystko tutaj ogarniać, a może pojadę w ten intelekt, co ja tutaj jeszcze chciałem zrobić z tych rzeczy tutaj, tu już za dużo nic nie zrobię, to wszystko mamy zrobione, to co chciałem, tu jest jeszcze trapper, amator polowania, doskonała izolacja, samowystarczalność, tolerancja na ból, mistrz karabinu to też bym chciał, bo to jednak wiadomo, strzelasz częściej, przeładowujesz szybciej, to jest ważne, ale jednak ten intelekt nam tutaj troszeczkę się przyda, wiecie, więc no okulary nam dają chyba plus jeden, więc tu i tak nam jeszcze daleko do tego, ale no to ten punkt już sobie wrzućmy, bo już wtedy w tym momencie możemy sobie, zobaczcie, specjal od mechaniki, już tutaj możemy powolutku robić, i mamy już troszeczkę lepiej jakby, nie? Tutaj śmiały poszukiwacz przygód grabieżca też poziom 4 i będziemy mogli wbić grabieżce, a grabieżca ma... handlarze wiedzą, że potrafisz sobie... poradzisz sobie z każdym zadaniem, zyskujesz dostęp do jeszcze lepszych przedmiotów u handlarzy i zdobywasz 10% więcej żetonów księcia, więc to też jest jakby dobra opcja. No, człowieku, teraz sobie możemy zjeść papu, tak jak się należy. To ja w tym momencie tą puszkę na razie odkładam tu już. Osortuj mnie to.
Podziękuję za to mięso. My już sobie tutaj bierzemy na taśmę, słuchajcie, takie mięsko i wbijmy sobie troszeczkę wellnessik, zwłaszcza, że mnie tutaj pobili troszeczkę ostatnio. Aha, i patrz, zobacz, działa ta książka. W ogóle nie jesteśmy przeciążeni nocą. Naprawdę niezła opcja, co? Także w nocy jakieś tam, słuchajcie, nasze zagrywki będą nagradzane tym, że możemy się wypakowywać, człowieku, po brzegi, nie? Dobra, słuchajcie, ja sobie wobec tego, nie wiem, po co to noszę, te perełki. Ona jakaś duża lokacja może? Jakby jakiś dobry, duży lud był? Ja te perełki może na razie sobie, słuchajcie, odłożę do jedzeniowych, wiecie? Ja sobie pozbieram, będę musiał kupić trochę więcej tego. Dobra, okej, słuchajcie, przewinę, zobaczymy się w ciągu dnia. No, kochani, piosenka poranna już nas przywitała. Ja tutaj całą noc mieszałem, człowieku, jak cygam patelnią tutaj. Gotowałem tutaj wszystko i tak dalej. Ugotowałem tą wodę, część jajek na bekonie zdjąłem. Teraz już nam się tutaj robi, słuchajcie, czerwona herbata. Ja myślę, że nie ma co tracić czasu. Ja sobie wezmę może te dwie nawłociowe herbaty ze sobą. A nie, ja tu mam. To czekaj, to ja sobie wezmę już tą. Takie dwie nam wystarczą, resztę na gazie zostawiamy, słuchajcie, i idziemy działać. Idziemy działać, tutaj te 2 dolary to sobie tam zostawię. Słuchajcie, idziemy po zadanie. Mamy klucz francuski, więc możemy kręcić, człowieku, ile wlezie. Możemy kręcić, ile wlezie. Swoją drogą, w sumie, jak już jesteśmy tutaj obok, to kręćmy tym. Bo tu zobacz, co leci nam. A ja potrzebuję jeszcze polimery, zaraz wam powiem dlaczego. No bo, co ja tam chciałem zrobić? Warsztat chyba. Czekaj, zaraz zobaczymy, co ja tam chciałem zrobić, bo wiem, że do czegoś potrzebowałem 100 polimerów. A, kolektor wody. O Boże Święty. Wunża mi jeszcze tutaj daj. Mięso z wunża. Strażackiego, zawsze dobra opcja. Pięknie. No czekaj, to sobie jeszcze rozkręcę tutaj ten samochód przy okazji. Korci mnie bardzo, żeby ten policyjny spróbować, bo mamy, słuchajcie, 3 te. Do otwierania, wiecie czego, bo tam czasami są takie perełki, że to jest koniec, nie? Patrz, jak tam fajnie idzie wszystko. No teraz nic, tylko chodzić, kręcić, człowieku, części. I tak dalej, nie? Zobacz, fajnie, mamy to. Jeszcze pokręćmy tutaj jeszcze ten jeden samochodzik. A ten spróbujemy rzeczywiście go otworzyć, zobaczymy, czy coś nam da. Tam jest jeszcze karetka, ale dobra, już nie będę świrować teraz z tym rozkręcaniem, słuchajcie, tutaj. Dam wam luzu. Wiem, że tutaj te Big Buns to będzie hardkorowa lokacja. Zobaczymy. Jeszcze kura jest. Zobaczymy, czy nam odda, czy nam w ogóle pozwoli to otworzyć. Stary. Ale mamy koks. Nie dało tutaj zbyt dużo. Ale co na przykład żeśmy dostali? Dostaliśmy, o. Maksymalna wytrzymałość. Nie będzie trzeba co chwilę tego klucza naprawiać, wiecie? Poczekaj, bo jest kura, od razu ją... Od razu ją machniemy i jeszcze, słuchajcie, pozwoli, powoli będziemy chcieli sobie zrobić jakieś metalowe narzędzia, ale to jeszcze kawałeczek.
Patrz, ale nam dało. Szprycę nam dało, szpryca pójdzie na sprzedaż. Patrz, narzędzia do jakości kamienia, jakości 5. Pięknie, dobra, jedziemy na zadanie. Tylko do roweru będzie trzeba wrzucić część rzeczy, bo mamy za dużo już na sobie. Idziemy na szybkie zadanie, moi drodzy, i... No czekaj, bo jak widzę, to sprawdzam, nie? Czekaj, czy to myśmy byli? Sprawdzałem tu. Cóż to będzie? A, okej, okay, to jest niewielka jakaś tam lokacja. Wiecie, rower sobie zostawimy jakby kawałek dalej. Bo ja słyszałem już o takich jakichś dziwnych rzeczach, że potrafi nam rower zabrać. Okej. Okay. Patrz, dostaliśmy akumulator, bardzo fajnie. I silnik nam oddało, więc jest git. Dobra, idziemy robić to zadanie. Babo. Chcesz się tutaj ze mną biegać, kurczę, kombinować? Może na dwa razy to nie zjedziemy tego całego, ale wiecie, tak delikatnie coś tu przepatrzeć mogę, nie? Jakieś takie rzeczy, które mogę stąd pozbierać, no to zbierać można, nie? No zobacz. Jakbym miał tego nie wziąć na dwa razy? Jak mam możliwość, no to wiecie, nie? Patrz, koło, pięknie. No dobra. Tutaj sobie damy w razie czego tą skrzynkę. Dobra, idziemy robić zadanie chyba, nie? Patrz, jeszcze kura jest. Kura tam wbiegła. Dobra, nieważne. Robimy. No ładnie nam zaczyna dawać. Gdzieś u góry. Poważnie?
Chyba, że się gościu nażrej porządnie. Napij porządnie. To było mało subtelne. Ten jest kafar. Oddawaj moje strzały. Koleżko. No to wiem, że tu będzie delikatne żeli papon tutaj będzie, ale to spokojnie. W kapturze spoza lokacji przyszedł. Kurde! Pięknie jest. Co jest, kurde? Kolejny spoza lokacji zombie nie lubię. Czesław! Ja cię proszę! Proszę się uspokój, ha?
Dobra, przeszukaj mi ten samochód, zobaczmy co tu jest. Tutaj takie małe żelipapą widzę. Zaraz będzie, czemu nie zbierasz papieru? O nie, żelipapą. Pięknie. Pięknie łapiesz strzały, kolego. Gdzie cię tego nauczyli, takiej techniki? O, jaki głupek! Jaki debil! Jaki debil! Koniec świata, słuchajcie, z tymi zombiakami. Ja zauważyłem, że one są troszeczkę... No, mało rozgarnięte, nie? Mało rozgarnięte są chłopaki. Znaczy nie, inaczej. Czasami im wychodzi, a czasami nie. Teraz tak. Tu... Delikatnie, ponieważ tu mogą być gdzieś ptaki ciernistych krzewów, czego byśmy za bardzo, już tam widzę, jakieś są rzeczy, nie chcielibyśmy tych ptaszków. Ja nie mówię, że one tutaj na 100% są. Ale mamy na przykład kolegę. Minimalizuje ryzyko. Wiecie, o co chodzi? No i pięknie! Kolega debil! Pięknie. Wygląda, że to już jest wsio. To ten znoszony pancerz, to weźmiemy go, się pozbędziemy, znaczy... Nie wiem, on niby ma trochę więcej niż ten nasz. Poziom 5,3, poziom... No ten ma więcej, tylko że ten jest cholera... On robi większy hałas, ja nie wiem, czy to będzie dobre. Tu na 100% jest jakiś żelipapą, nie? To już jestem 1000000% pewien, że tu będzie jakiś żelipapą. Więc ja się, kochani, przygotuję na to. Nie wiem, jak to... No, wejdziemy i będzie na pewno jadka, nie? Nie ma. Nie może to być. Darmowe kute żelazo? Czemu nie? Powiem wam, że
To chyba tyle z tej lokacji. Jeszcze rozkręcimy tutaj ten samochód, ten reflektor, jak możemy. Zabierzemy resztę rzeczy. Ja nie wiem, czy ja się zabiorę z tym wszystkim. To jest właśnie to, że ja mam apetyt, słuchajcie, na lód. Nawet nie wiem, czy nie nazwę tego odcinka. Apetyt na lód. To może być dobry tytuł, tylko że pewnie zapomnę w ogóle o tym, że tak powiedziałem. Bo tak jest, bo ja nagrywam, słuchajcie, do przodu te odcinki, więc wiecie, jak jest, nie? Zanim ten odcinek wyjdzie, to miną pewnie 2 tygodnie. Tak to jest. Tak to jest w tej grze, słuchajcie. Tak to tutaj wszystko wygląda. Dobra. Jak ja wyglądam... Okej. Okay. Jestem wypełniony miłością po brzegi. Nie! Te kości może wyrzuć. Dobra, zobaczmy, co mam tutaj, co mogę zabrać. Dobra, już mamy, niebezpiecznie się robi. Więc tak, słuchajcie, zawrotka do bazy. Zrzucimy loot. I po odbiór jakby sytuacji zadania. Nie zwróciliśmy uwagi, gdzie tu by można hordę przeżyć. Ja wiem, że tu jest ta... Ja wiem, że tu jest to i wiem, że oni tutaj robili hordę raz. Będzie trzeba pokombinować, jak te budynki są mocne. Na przykład ten. Na przykład co to jest? No, to jest trójka. To te zombie z tej lokacji też się dołączyłyby na pewno do wspólnej zabawy. Ale ten bowling to nie byłby taki głupi pomysł, tylko że tu pewnie trochę zombiaków jest na górze. Ten postal office może? Tylko, że to jest chyba zrobione z drewna. A nie! Ten dach tutaj rozpierdzielić i zrobić od góry taką, tylko żeby oni, wiecie, mieli gdzie wchodzić sobie i schodzić, nie? Zrobić im tylko taki korytarzyk, żeby wykorzystać motyw i troszeczkę w nie postrzelać. Jest dzień 6, czyli to już teoretycznie my byśmy musieli już powolutku myśleć o tym. No patrz, jestem tutaj, najpierw Unii, nie? Dobra, to jak jestem najpierw Unii, to zdamy tutaj te rzeczy. Ja mam jeszcze tutaj rzeczy. Okej. Stąd musimy pozabierać nasze skarby jeszcze. Dobra, idę do niej. Teraz ty mi oferujesz lampkę na hełm, jak ja już nie potrzebuję. Dziękuję ci bardzo, wiesz. Ten koktajl Mołotowa wziąłem, bo się, myślę, odgnił hordy, wiecie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pozbądź się zombie, zakopane zapasy. Aha, to jest poziom 2. Wzięliśmy te zapasy, wiecie, ale na razie nie robimy zapasów jeszcze, póki co. Tylko rzeczywiście pójdźmy tak, do bazy. Patrzcie, wbiliśmy na wyższy poziom i to jest piękne. Aha, właśnie, ty, moment, chwila. Okulary Kujona, no byłoby, miałoby to sens, że ona by miała takie okulary Kujona. Z uwagi na to, że ona jest mądra. Znaczy, tak nam się wydaje. Okulary. Nie, nie, nie. A jakieś jeszcze tutaj gadżety. A, tą szprycę miałem jej sprzedać. To miałem jej sprzedać. To śmiało możemy to sprzedać. Wiem, miałem to założyć. Nie wiem, czemu to sprzedałem. No ale dobra. Okej, nic się nie dzieje. Jeszcze będą okazje. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy na górę. Weźmiemy wszystko, słuchajcie, z tej skrzynki. Zabierzemy. C
cofniemy się do tej skrzynki, bo ona jest wypełniona, ja nie chciałbym jej tak zostawiać, bez sensu. I plan jest następujący. Pojedziemy sobie rzeczywiście, spróbujemy sobie zrobić hordę w tym Postal Office. Nie wiem, czy to przejdzie, ale jeżeli byśmy zrobili ścieżkę, to teoretycznie tak. Tylko teraz tak, ja nie mam zbyt dużo materiałów, więc z automatu będzie trzeba troszeczkę Ty, a tu się cały czas robi. Wyłącz, ja pierdziu. Dobra, okej. Dobra. Teraz tak. Tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Dobra. To można sprzedać. To będzie na hordę. No już dwa koła, czyli akurat na motorynkę koła już mamy. Warsztat. Nie możemy jeszcze tego zrobić. Czyli tak, żebym ja zrobił sobie, to ja potrzebuję co? Glinę, nie? Poczekaj, zanim ja to robię. Nie wiem, czy ja to tutaj jestem w stanie zrobić. Może być, że nie. Ręce możemy zrobić. I tu się zaczyna zabawa już, nie? Powolutku. Słuchajcie, ja sobie... Okej. Okay. Dajcie chwilę, bo jeszcze cofniemy się po te bambetle. Ja będę musiał sobie chwilę pokopać rzeczywiście. Pokopać kamienia. Tego zrobiłem sobie żelaznych kilo. No niestety na razie na takim blejakim poziomie. Mamy kawę, więc chyba gdzieś tam mam kawę, więc napiję się kawy. Pójdziemy znaleźć jakiś większy kawałek kamienia. Żeby, wiecie, pokopać troszkę tego i zrobimy sobie trochę bruku i zrobimy, słuchajcie, tą bazę z bruku, nie? Trochę też będę musiał pokopać drewna, więc najwyżej, nie wiem, Kamil, dasz to tam po prostu na przyspieszenie razy, na przykład 50 albo coś w tym stylu, zrobisz, wiesz, kawałek muzyczki do tego i tyle, nie? Tak mi to się tutaj przedstawia, że to tak trzeba będzie zrobić, bo ja tego inaczej nie widzę. Ale jedzenia to tymi koleżką nie zabieraj. Dziękujemy. Ja sobie tak klikam czasami i... No dobra, słuchajcie. Ja idę do handlarki sprzedać jeszcze tą pałkę i zobaczę, czy ona jeszcze ma kawę. I jedziemy kawałeczek tutaj gdzieś obok, żeby zobaczyć, czy jest jakiś kamlot. A czy ja mam ze sobą łopatę? Mam. Tu gdzieś zaraz powinien być jakiś większy kamyk. I robimy taką prowizorkę, bazę na hordę z zadaszeniem, bo mogą być ptaki, nie? Na tej pierwszej hordzie. Nie wiem, jak sobie poradzimy, no, że zginiemy tam. Wszystko jedno. Poczekaj, co ja chciałem zobaczyć, czy ona ma... Aha, sprzedaję jej to i daj mi kawę. Kawę daj mi stąd. A ona ma tylko tą drogą kawę. No nic, daj tą drogą kawę. Black Strap. Jedną mamy taką, jedną mamy taką. A idziemy kopać, słuchajcie. Zobaczymy, ile tego wykopiemy. To musi być duży, duży kamyk. To nie może być jakiś mały kamyk, bo to nie będzie miało większego sensu. A ja też pod ziemię za bardzo nie chcę się wkopywać, bo... No wiecie, nie? Taki jakiś duży, narzutowy kamyczek. Gdzieś tutaj na pewno będzie. Już widzę.
Ładny, dorodny, piękny. Kamyczek. To nie jest zdecydowanie największy kamyczek, ale nie jest zły. Dobra, daj mi tego Blackstrapa. Daj mi tego. I let's go. No dobra, kochani, jak widzieliście, tutaj żeśmy troszeczkę sobie pozbierali różnych rzeczy. No, potrzebowałem więcej drewna i jeszcze nadal chyba go potrzebuję. Nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość. Wyrabiamy, jak widzicie, dosyć sporą ilość bruku. Ale do tego oczywiście potrzebuję też drewna, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobra, bierzemy ten nasz rower i spadamy stąd, bo już zaraz się ściemnia. A my nie chcemy po zmroku się tutaj, słuchajcie, kręcić. Czekaj, gdzie jest mój rower? Gdzie jest mój rower? Co jest? Kurde, gdzie jest mój rower, się pytam. No. Tak, jak już się robi ciemno, to powiem wam szczerze, dosyć hardkorowo się tutaj dzieje. Dobra, do bazy. Słuchajcie, do domu, do bazy. Przygotować się na jutrzejszy dzień. Jutrzejszy dzień widzę w ten sposób. Właśnie nie wiem, czy ryzykować z tym zadaniem najpierw, czy z samego rana już zająć się tą lokacją. Słuchajcie, wyczyścić tą lokację, bo tam trzeba będzie wejść na dach. Względnie wyczyścić dół tej bazy. Czekaj, gdzie ja jadę? Widziałem chyba... Dobra, już się nie rozpraszamy. Bo ja, czeku, się zacząłem rozkojarzać. Tak, względnie wyczyścić dół tej bazy. A widzisz, tutaj są jakieś podziemia. O, szlak. Może być dobrze w tych podziemiach. Ty, gdzie jest moja baza? Dobra, jest. No, powiem wam szczerze, jak się tak ściemnia, to już jest niebezpiecznie. Dobra, patrz, na sam dzwonek żeśmy dojechali do domu. Po cichutku i w bezpieczeństwie względnym. Mamy skręconą rękę, ale to spoko, bo ja już teraz nic nie będę za bardzo tutaj ruszał, robił i tak dalej. Ten materiał możemy sobie na razie odłożyć, to na razie tutaj ugotujmy sobie więcej jajek na bekonie. Tak, żeby nam nie brakło, wiecie, żeby to było ok. Przepraszam, trzeba będzie też pomyśleć, żeby zacząć robić klej. Ja potrzebuję więcej tych resztek polimerów, bo ja już bym mógł sobie zrobić kolektor rosy. A nie, ty! Chwila. Czy ja mogę zrobić kolektor rosy? Poczekajcie. Kolektor rosy, rura, taśma. A my taśmy hydraulicznej już za bardzo nie mamy. Ja muszę zrobić, słuchajcie, chyba skleju i ścierek, ale teraz tak, czy ja to zrobię w ręce? Tak zrobię. Dobra, na razie powstrzymaj się od tego, zrób mi to. Wytwarzamy. Słuchajcie, dlatego, że no wiadomo, wodę nie zawsze znajdziemy, a woda jest potrzebna, więc chociaż jeden ten kolektor niech sobie tutaj leży, nikomu nie przeszkadza. Póki co. W późniejszym czasie no zobaczymy, jak to będzie dalej, ale rzeczywiście fakt faktem, że ten kolektor rosy nam się przyda, więc ja go sobie tutaj zaraz wystawię. I tyle, nie? Dobra, rób mi, człowieku, przepisy, rób mi ten bruk. No tak, zrób mi cały ten bruk, nie? Tu już mi wystaw ten kolektor, niech on sobie zbiera na spokojnie tą wodę. Pięknie. Tu się jeszcze robią kolejne jajecka. No, powiem wam, kochani, że jesteśmy całkiem w dobrych tutaj, w miarę, w dobrych tutaj klimatach, co nie?
Myślę, że powolutku dochodzimy do tego momentu, gdzie będzie coraz ciekawiej. Dobra. Ja pierdzielę, ile mam tego bruku. Dobra. To już jest czas chyba na zrobienie większej ilości strzał na hordę. Na razie kamienne, dlatego że wiadomo, kamienia mamy mało, więc trzeba będzie sobie, słuchajcie, gdzieś tam coś pociupać delikatnie jutro, tak żebyśmy chociaż trochę tego kamienia ze sobą jeszcze nosili, dlatego że no jeszcze jesteśmy w takich sytuacjach, że jakby jest nam to potrzebne. Dobra, tu kamienna sta, tu to, te rurobomby, no zobaczymy, na pewno te mołotowe się przydadzą jutro. Ja to widzę tak, że po prostu mówię, no, dorobię tylko ścieżkę do budynku, tak, zabuduję sobie tutaj kawałeczek, nie tu, tylko w tamtym budynku jakby, bo tamten budynek wydaje mi się, że jest trochę mocniejszy, ale trzeba będzie ten dach zerknąć, jaki on jest mocny. No i myślę, że ta pierwsza horda nie będzie aż taka mocna, wiecie o co chodzi, no, no ile tych zombie tam może być. No ja mam zaznaczone, co prawda, na 64 i jesteśmy na największym ustawieniu, ale i tak pierwsza horda wydaje mi się, że będzie troszeczkę łaskawsza, więc wydaje mi się, że będziemy mogli, słuchajcie, na spokojnie sobie tutaj to wszystko przeżyć. Tu mi się jajca robią na bekonie, jest git. Amunicji w sumie nawet też trochę mamy i mamy z czego postrzelać teoretycznie, więc liczę na to, że może nie będzie źle. Jeszcze zrobię sobie taką rurową, wiecie, jeszcze zrobię sobie taką rurową tą, poczekaj, zrób mi jeszcze tych taśm. To akurat do rana mi się zrobi. Dlaczego ja wziąłem to? Ja miałem wziąć to. Zrób mi, człowieku, jeszcze taśma hydrauliczna, bo do strzelby... A nie, ja tylko to potrzebuję do strzelby. Okej, to zrób mi taką strzelbę. Wytwórz i wytwórz mi karabin rurowy takiej już level 2 wobec tego. I powinno być gitara, słuchajcie. A ile nam zostało na naprawę? No, dobrze jest, okej. Okay. Wobec tego, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Wydaje mi się, że to jest wszystko na ten odcinek. Wydaje mi się, żeśmy ogarnęli. Jeżeli starczy jutro czasu po zrobieniu, przygotowaniu się pod hordę, no to wiadomo, pójdziemy sobie zrobić jeszcze tam zadanie, ale no, to już, to jest takie, wiecie, to jest takie flirtowanie, że tak powiem, z czasem, bo no, wiecie, jak to wygląda tutaj w Seven Daysie i różnie może być, nie? Więc ja raczej nie będę za bardzo łasy na to zadanie, zwłaszcza, że już mamy odblokowany rower i teraz tak naprawdę czekamy na to, żeby tą pierwszą hordę przeżyć i teoretycznie ja się chyba będę stąd zawijać, tam gdzie jest Trader Hugh, no bo tam mamy większe możliwości, większe zadania, większe sytuacje. Może nawet sobie zrobimy tam, gdzie jest Trader Jenny, bazę bliżej, tak, żeby było troszeczkę inaczej niż w ostatnim ten horda każdej nocy, nie? Żeby było troszeczkę inna miejscówka. Ale dobra, okej, kochani, dzięki za sprawdzenie, bo się znowu rozgadam i widzimy się w następnych odcinkach. Siemandero!